Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik na temat płyty do drukarki 3D, w tym wypadku Creality, słuchajcie, 1.1.4. Płyta kupiona na OLX-ie, uszkodzony ma procek. Błąd powoduje się takim objawem, że temperatura hot endu i stołu jest podawana z szapy, czyli tam 170 ileś stopni. No i co? No i winny jest na 99,9% procesor. Procesor, który tutaj no, został uszkodzony w jakiś sposób. Jedna osoba fajny komentarz napisała gdzieś tam pod moim filmikiem, jak do tego mogło dojść, i prawdopodobnie tak do tego doszło. No i słuchajcie, zobaczymy sobie dzisiaj ten procek, który przyszedł zamówiony w Polsce. O dziwo, cena 26 zł za ten procesor, także no prawie jak w Chinach. Więc opłaca się tą płytę uratować, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Bo jeszcze trzeba wylutować tego procka, wylutować tego, co przyszedł, zaprogramować go, no i sprawdzić, czy wszystko będzie działało. To nie jest takie hop-siup. Dobra, tutaj jest jakaś faktura, to nieważne, to na bok sobie odłożymy. Pudełeczko. No i co wam powiem? Pytanie jest, czy ten procesor to jest jakaś podróba? Czy może, tak jak w wypadku tych Atmeg 328P, które kupowałem w Chinach na Aliexpressie, i powiem wam, że włożyłem je i do Arduino, i do testera T4, działają zarąbiście, żadnych problemów. Także niektórzy tam piszą w komentarzach, panikują, że podróby, a tak naprawdę dostajemy fajne procki. Tak mi się wydaje, za niską cenę. Dobra, zobaczmy sobie. Fajnie zapakowane zresztą. Widać, że ktoś się chyba starał. Nie jest to zrobione na odpierdziel. No i wyciągnijmy sobie tego procka. I powiem wam jeszcze, zanim go wyciągnę, jaka wersja tutaj tego procka jest. Tu pewnie nie będzie widać tego, bo musiałbym go ładnie doczyścić. Ale powiem wam tak. No dobra, nie doczyszczę go. No tutaj jest na pewno oryginał, także nie ma co tam gdybać. Ale zobaczmy sobie tego tutaj. I właśnie teraz kwestia, czy nie jestem gdzieś, kurde, naelektryzowany. Trzeba byłoby się jakoś rozładować. A najlepiej złapać jakiegoś kątka. No tak, to jest racja. Trzeba się jakoś gdzieś uziemić. Do bolca od tego. Ok, do bolca od gniazdka. Słuchajcie, delikatnie go wyciągnę, żeby tych nóżek tutaj nie potegować. No i zobaczmy sobie, co przychodzi z Allegro z Polski. Atmega 1284P UTH. Numer jakiś 35452B. I co, myślicie, że to jest podróba? UTH. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale mogę się mylić oczywiście. Także co? Pokażę wam teraz, jak zachowuje się ta płyta tutaj. Odepnę ją do... Żeby tego procka nie uwalić, sobie gdzieś go położę tutaj z boku, żeby jak najmniej miał kontaktu z tą elektrostatycznością. Wiadomo, my tego nie wyczujemy, ale pójdzie jakiś strzał gdzieś na nóżkę i koniec. Potem płacz. Słuchajcie, podpinam sobie tą płytę, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Czyli co, tutaj minusa. Sobie podepniemy zielonego kabelka. No i czerwony niech będzie nasz plus, tak? Dobra, podpięta jest. Teraz jakiś zasilacz trzeba skołać. zapodać 24V, które mam już ustawione na zasilaczu. I jak wam to pokazać, kurde. Chciałbym wymontować tego wichajstra. Dobra. Zanim to zrobię coś takiego. Kamerkę sobie dam tu. Słuchajcie, to jest płyta. Podłączona jest do wyświetlacza. Tutaj enderka. No i zobaczmy, co się stanie, jak ja włączę zasilacz serwisowy. Uwaga, włączam. Obserwujcie płytę. Włączyłem. A coś się nie załączył, chwila. Tak, minus jest tutaj, dobrze, dobrze podłączyłem. Minus do minusa, plus do plusa. Jeszcze raz spróbuję go załączyć. Ok, poszło, coś nie zategowało się. Dobra, płyta się włączyła, tu widzicie Marlina, no i widzicie ten charakterystyczny błąd 181-175 stopni, totalnie szapy, powinno być bez podłączenia termistorów errory pisać, tutaj na jednym, na drugim, czyli że błąd odczytu, no i co, no i tyle, tak wygląda uszkodzona płyta, także słuchajcie. Wylutujemy sobie najpierw tego procka i potem wlutujemy, słuchajcie, tego nowego i postaram się to zaprogramować. Także ja idę tutaj po pewne rzeczy, podłożę sobie na pewno coś pod to, żeby tego nie uwalić i zaraz spróbuję go wylutować. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dobra, to lecimy z tym koksem. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Zabezpieczyłem sobie taką taśmą aluminiową tutaj. Te wszystkie elementy plastikowe. Widoczny jest tylko procesor. Także ja spróbuję sobie najlepiej go z tej strony ustawić. Będzie mi najwygodniej, bo jestem praworęczny. Będę tu grzał, a może tak zrobię. W ten sposób. Dobra, niech będzie w ten. I tu go spróbuję gdzieś złapać. Nie robię tego pod mikroskopem, to zaznaczam. To zaznaczam, że nie robię tego, bo mógłbym sobie to wygodniej zrobić, włożyć pod mikroskop stereoskopowy. Wtedy mam wszystko pięknie tutaj widoczne, wszystkie elementy, czy nie przesunę ich i tak dalej. Ale robię to tylko wyłącznie dla was, żeby pokazać, że no czy to wyjdzie, tak? Czy wyjdzie, czy nie? No zobaczymy, czy ta płyta pokaże elegancko temperaturę. Jeżeli wlutujemy tamtego procka i go zaprogramujemy, słuchajcie. Dobra, ja sobie włączam mojego hota. 380 stopni. Na początku troszeczkę tą płytę tak sobie rozgrzeję, powiedzmy, żeby ten topnik się tutaj fajnie rozpłynął. I dopiero później przystąpię do wylutowania. Może jeszcze sobie troszeczkę tego topnika tu dam. Na piny. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Dobra. To zrobimy to w ten sposób. Lewą ręką będę hotem operował. Mówię delikatnie, powoli. Najpierw go rozgrzewam z takiej większej odległości, żeby ta temperatura, jakbyście się patrzyli na krzywą temperaturową, to ona będzie tak fajnie, wolniutko szła do góry. Nie będzie takiego szoku. I dopiero potem, jak już widzę, że to już ładnie tutaj się rozgrzało, to powolutku schodzę hotem w dół. Wtedy ta temperatura na tym całym układzie, płytce idzie do góry. W którymś momencie będzie widać już, jak cyna będzie się błyszczała. I to będzie moment, żeby tego procka ściągnąć. On już był co prawda tutaj lutowany. Słuchajcie, tą pastą Dobra, procek pięknie ściągnięty. On działa, pamiętajcie, także ja sobie go na bok położę. Zarąbiście fajnie wszystko ten poszło. I teraz wiecie co ja zrobię? Teraz już sobie tą płytkę włożę pod mikroskop stereoskopowy, żeby tego procka ładnie, pięknie wlutować. Ja już nie będę używał hota, tylko po prostu wezmę lutownicą i wszystkie nóżki delikatnie pod mikroskopem zlutuję. Bo serio, bo tak lutować na pałę, to wierzcie mi, że szkoda tej płytki. Szkoda tej płytki. A potem jak wlutuję ten procesor, to pokażę wam, to zobaczymy, jak pójdzie z programowaniem tej płytki. Także procek wylutowany. I teraz trzeba będzie włożyć nowy. Tu jest taka kropeczka na dole, w prawym dolnym rogu. I to jest właśnie pierwszy pin procka, tak? Pierwszy pin procka. Ja sobie zaraz i tak sprawdzę dokładnie, w którą stronę jest obrócony na sprawnej płycie. Ok, jak mamy tak płytę, jak jest w tej chwili ustawiona, czyli tutaj jest Creality 1.1.4, to napis Atmel jest od lewej do prawej normalnie, czyli tak procka wkładamy. Jak weźmiemy sobie, załóżmy, gdzie jest ten nowy procek. Chcę zobaczyć, czy on będzie miał faktycznie gdzieś tam jakąś kropkę. Słuchajcie, Atmel, w ten sposób. Widzicie, kropka jest w lewym górnym rogu, czyli będzie tak, zgadzało się? Zgadza się. I tutaj też jest w lewym górnym rogu. Kropeczka, kropeczka i w ten sposób go muszę wlutować. Także wybaczcie tą sytuację, ale robię pauzę, idę pod mikroskop stereoskopowy, ładnie go sobie tutaj ocynuję i podłączamy programator. Podłączamy programator i spróbujemy go wgrać od razu OptiBota, tak? Chyba to tak się nazywa ten wsady do tego procka. Od razu z OptiBotem. Dobra, nieważne. Ok, widzimy się za chwilę. Oczywiście ja będę to dłużej robił. Ok, jeszcze wam coś w międzyczasie pokażę. Zobaczcie, ja tą płytę grzałem hotem, a po odlepieniu tej taśmy aluminiowej praktycznie zero tutaj dewastacji na płytce. Nic a nic. Także warto zabezpieczać sobie taką folią. Jak nie macie takiej folii, to możecie nawet taką zwykłą kuchenną folię aluminiową też sobie zastosować. Też zdaje świetnie egzamin. W tym wypadku tutaj był klej, także fajnie to się wszystko przykleiło. To jest taka taśma budowlana, czy coś w tym stylu, zbrojona. Chyba, nie wiem, 70 metrów, czy 50. Za 20 zł można ją kupić. Dobra, słuchajcie. Idę działać z tym prockiem pod mikroskopem. I tak jak mówiłem, widzimy się przy próbie programowania. Dobra, słuchajcie. Wlutowanie procka trwało może z jakieś 5 minut. Także gdybym ją wyczyścił jeszcze tutaj z topnika, ten topnik jest taki no bardzo, że tak powiem, czysty jest. Nie zostawia takich jakichś dziwnych śladów, także nawet nie trzeba za bardzo tego przemywać. Jeżeli tego nikomu nie będę sprzedawał i tak dalej, to jest dla mnie. To już tak nie będę, zwracam na to uwagi. No i co wam powiem, procek wlutowany jest. Nie jest zaprogramowany. I teraz, wiecie co zrobię? Sprawdzę programatorem, jak wykryje go aplikacja MKV kalkulator. W tym wypadku będę musiał się tylko tutaj podpiąć odpowiednio tutaj tym złączem. Muszę sobie przypomnieć gdzieś w necie, gdzie jest reset, z której strony, żeby się nie pomylić, nie połączyć na odwrót. I zaraz to podłączę i postaram się wam pokazać pierwsze sprawdzenie tego procesa pod programem. Dobra, powiem wam, że mam już tutaj pięknie to wszystko pokazane, jeżeli mi przeglądarka wyjdzie. Zobaczcie, tutaj mamy reset jest Po lewej stronie na dole SCK, MISO, VCC, MOSIGiendę. Czyli tak podpinam programator, jak jest tutaj pokazane. I lecimy z koksem. Zaraz zobaczymy, czy coś, kurde, jak on tego procka będzie wykrywał. Czy będzie 1284, czy jak? Czyli tak jak na zdjęciu widzieliście, podpinam się w ten sposób. Słuchajcie, płyta podpięta. Już jesteśmy coraz bliżej tego wszystkiego. Płyta podpięta. Słuchajcie, odpalam. Najpierw nie będę podłączał. Odpalam teraz program MKV kalkulator. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie to w ten sposób. Widzicie tutaj aplikację MKV kalkulator. Ja teraz się przełączę na programator i powiem wam tak. No jeszcze nie jest podłączony. Tutaj jak widzicie. Podłączam go do USB-ka. Także wypnę sobie, słuchajcie, tutaj tylko to. Uwaga, podłączam do USB-ka. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo z tym wszystkim. Ok, podłączony. Płyta. Zaświeciła się dioda na niebiesko. I teraz, słuchajcie, sprawdzam podłączony AVR. Jaki procek wykryje, to teraz będziecie widzieli. Jest, Atmega 1284P. Wykryło go. Co mi zostało? Zaprogramować go, czyli wgrać mu wsad. I ten wsad ja tu gdzieś mam na dysku od mojego kochanego Szymona, który mi wysłał kiedyś cały plik, folder z Arduino i tak dalej. Chwila, moment, zaraz ten wsad sobie wrzucę tutaj. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, mam już załadowany flash Marlin Ino with Bottle Adder Sanguino Hex. To co, programujemy go, tak? Co ja tutaj zrobiłem? Fuzy uproszczone, wyłączyłem to, bo wtedy bym miał procesor traktowany przez 8, także chyba raczej to muszę wyłączyć, tak się domyślam. Tu, nie wiem dlaczego jest 8 MHz, na tej płytce jest 16 MHz. Czy to jest dobrze? Powiem wam szczerze, że nie wiem do końca, czy to tak ma być, czy musiałbym tutaj zewnętrzny kwarc? Zewnętrzny? No dobra, zrobimy w ten sposób. Ustawię tak. Dam zewnętrzny kwarc więcej niż 8 MHz. To odznaczone. Ok, sprawdzam. Co się stanie, zaraz będziemy widzieli, czy to będzie działało, czy nie będzie. Także flash załadowany. Aha, jeszcze zapis ustawiam tutaj. Ok. I 95% zajmuje. Lecimy z koksem. Wielka chwila prawdy zaraz będzie. Ok, jeszcze tylko się upewnię. A jakbym tutaj wpisał 16? Ok, no to zobaczmy w ten sposób. 16, B16. Dobra, lecimy z tematem. Słuchajcie, widzicie to, tak? Leci, leci. Ha! Ja pierdziel, ale jestem ciekawy, czy będzie, kurde, dalej pokazywało błąd z temperaturami, czy po prostu teraz dobrze pokaże error i tym samym płyta ożyje, tak? No fajna sprawa, powiem wam, że no kurczę, no tanio, no 26 zł z Polski na drugi dzień macie dostawę, nie trzeba czekać miesiącami, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Nie wiem skąd on ma te procesory, ale ma ich dużo, bardzo dużo. Także można takie płytki ratować, jak jeżeli to będzie akurat związane z procesorem, co się zaraz przekonamy. Bo sam jestem ciekawy, czy to przywróci tą płytkę do życia, czy jednak będzie dalej to samo i będzie kaszana, tak? Cały mój trud, wysiłek pójdzie na marne. Dobra, zaprogramowało. Odłączam programator z laptopa. Wypinam go z płytki. Ja już może sobie tutaj wyłączę programik. Słuchajcie, sami widzieliście. Poszedł. zaprogramował się, wykryło Atmega 1284, więc chwila prawdy. Podłączam, słuchajcie, kabel od wyświetlacza, ale wiecie co, dajcie mi chwilę, ja wyciągnę ten wyświetlacz, położę go tutaj z boku, żeby to było fajnie wszystko widać. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, macie pełen ekskluzyw, wielka chwila prawdy, wszystko pięknie tutaj widoczne. Biorę tylko kable od zasilacza. Ja pierdziel, sam jestem ciekawy, czy to ruszy. Czy to ruszy i kurde, powiedzcie, jak ten procesor zabezpieczyć. To znaczy, ja wiem, jak zabezpieczyć, tylko to by się znowu wiązało w ingerencję tutaj w ścieżki, w lutowanie diod, jakichś rezystorów, kurde. Chciałbym coś powiedzieć, ale nie mogę tego na kanale YouTube za głośno mówić, bo mnie pewnie spanują, czy coś w tym stylu, a nie chcę przeklinać. Dobra, słuchajcie, podłączone zasilanie, minus, ok, plus, dobrze, wszystko jest. To podpięte. Chwila prawdy. Procesor nie powinien w ogóle się grzać, powiem wam tak. Tamten uszkodzony grzał się tak, że aż parzyło go, tak? Tak więc włączam zasilanie, 3, 2, 1, go! No, poszło zasilanie i znowu się nie chce włączyć. Dobra, jeszcze raz wyłączę. Czy to na pewno wszystko styka? Te kabelki są kuźwa dobre, bo tak coś mi wygląda, że to coś tutaj jest nie tak z tymi kabelkami. Nie chcę zwary zrobić. No gdzie mi się pchacie? Dobra, plus do plusa, no na 100% dobrze jest. Dobra, jeszcze raz. No i co? Nie włącza się. 24 V jest. Słuchajcie, no coś jest nie tak. Coś poszło nie tak w tym wszystkim. Dobra, jeszcze raz mu włączę zasilanie. Procesor. Procesor się nie grzeje, tak jakby nie startował. Dlaczego on się nie chce włączyć? Plus jest, tak? Chwila, ja sprawdzę, czy mam wejście tutaj, plus 24. Dobra, włączę go. O, włączył się. Dobra, coś tutaj z tymi kablami nie tak. Jeszcze raz włączę. Coś z kablami jest tutaj nie tak. To jest na 100%. Dobra, teraz powinien się włączyć. Słuchajcie. Ale coś wolno ten Ender, kurde, szedł. Czyli taktowanie procesora jest nie tak. No, już to widzę, że kurde wisi. Zobaczcie, jak się wolno wczytuje, ale dobra, działa. Zobaczmy, jak on będzie tutaj pokazywał TT, nie? Jest ok na razie. Najważniejsze jest, że pokaże error, error. No procek nie działa z taktowaniem na 100%, także tam źle ustawiłem, ale to nie szkodzi, to sobie jeszcze możemy wgrać jeszcze raz. Chwila, niech pomyśli. O ja, ale wolno ten proces chodzi. No nie grzeje się. To jest bardzo dobry znak. Czyli on jeszcze dalej wczytuje, słuchajcie, tego Marlina. O kurwa. Trzeba będzie jeszcze raz mu tego flasha wgrać. Tylko jestem ciekawy, czy tym programem MKV kalkulator mogę poprawnie zaprogramować tą płytkę, bo tu jest kwarc 16 MHz. Cicho, 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 wejdzie do menu? Nie. Uruchamia się. Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, robię jeszcze raz wgrywanie, bo coś tutaj nie poszło. No, za wolno działa. Dobra, wyłączam go, bo to jest, widzę, że będzie lipa. Czyli ja robię jeszcze jeden wsad. Spróbuję coś tam zmienić w tym AV kalkulatorze i zobaczymy, co coś mi się uda. Także robię na chwilę pauzę, ale widzicie, że jest ciekawie. Fakt, działa, działa, ale nie z taktowaniem pełnym tego procesora. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze raz zaprogramowałem go, ale coś czuję, że tym MKV kalkulatorem nie zaprogramuję go, tej płytki, bo tu jest kwarc 16 i będę musiał to prawdopodobnie zrobić przez Arduino, czyli wgrać mu całego tutaj firmware'a, a to będzie trochę trwało. Także jeszcze raz podłączam zasilanie, zobaczymy, co się stanie. Teraz działa w 8 MHz. Szybciej, ale to nie jest jeszcze to. No, to nie jest to. Czyli będę musiał... No, trochę szybciej idzie. Czyli będę musiał przez Arduino go zaprogramować. Niestety tym programem, MKV kalkulatorem, na którego wydałem kasę, takiej płytki nie zaprogramuję chyba. Będę musiał napisać do tego gościa, co sprzedaje ten program, opisać mu sytuację i zobaczymy, co on odpisze. Ja bym chciał chociaż, żeby ten Marlin weszedł do tego menu głównego, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie ok. Czekam jeszcze chwilkę. O, procek się nie grzeje. Zobaczymy, co on zrobi. Czy on się wgra, czy się nie wgra. Na razie wisi na logo Marlin. Coś się resetuje. Dobra, coś nie tak jest. Idę jeszcze zrobić to pod Arduino. No i zobaczymy, czy tym razem coś wyjdzie z tego. Dobra, słuchajcie. Zrobiłem to przez Arduino. Także zobaczymy teraz, co się wydarzy. Jak nie pójdzie, to znaczy, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie z tą płytą, cholera wie. To jeszcze przelutuję tego procka do mojej płyty, bo to jest tego gościa płyta. To trzeba mieć na uwadze. O kurde, zobaczcie, jak teraz szybko się w ogóle ten załącza. Teraz procek chodzi na 16 MHz. I teraz działa. Jest! Ogarnięte. Działa! Płyta działa! Kurde! Przez Arduino poszło. Dlatego, że tam już jest tak to zaprogramowane, że programuje procka na pełnej prędkości 16 MHz. Zobaczcie, error, error. No coś pięknego. Teraz tylko podpiąć, kurde, z drukarki tego termistora i sprawdzić, czy będzie temperaturę pokazywało. Wiecie co, ja chyba, nie wiem, mam gdzieś chyba jeszcze termistor jakiś taki, który mogłem podpiąć. Działa, udało się, słuchajcie, no kurde, to jest sukces, pełen sukces, error, error. Zarąbiście, cieszę się. Dwie płyty już mam sprawne, jeszcze została jedna, ta moja, z tym pinem. Tutaj akurat nie była wypalona ta ścieżka na jego płycie. Na mojej jest wypalona ścieżka, także będę miał jeszcze, słuchajcie, dodatkową robotę, druciarstwo. Także tak to wygląda. Sukces, pełen sukces. Dlaczego tak tutaj rozmazane to jest? Aha, bliżej. No popatrzcie, error i error. Już nie ma żadnych błędów z temperaturą, że pokazuje szapę jakaś 176 stopni. Kurde, skąd ta temperatura? Zarąbiście. Dobra, robię pauzę, idę, poszukam jakiegoś termistora i spróbuję to podłączyć. Dobra, słuchajcie, tu mam jakiś stary termistor. Tylko nie wiem, czy on jest z prawdy, czy nie. Mam nadzieję, że nic nie spierdzielę. Ja go podłączę tutaj do tego slotu. Ok, sprawdzimy obydwa. Jest podłączony do, nie pamiętam, czy to jest etemp, bmod. Dobra, nieważne. Zaraz zobaczymy, od którego to jest czujnika. Także jeszcze raz włączam. Zobaczcie, jak szybko teraz chodzi. Pach, pach, pach. No i chwila prawdy. 0 stopni pokazuje. Słuchajcie, 0 stopni. Ha, ha, ha. A jak dotknę go tutaj? Pięć, 6 stopni. Dobra, przepnę go do drugiego czujnika. Nie wiem, czy ten termistor jest sprawny, czy uszkodzony, ale jeszcze zaraz poszukam, może mam jakiś jeszcze inny. Zobaczymy teraz. Zero stopni pokazuje. Jak dotykam palcami. 7. Dobra, ja jeszcze poszukam jakiegoś normalnego termistora, bo coś mi się wydaje, że albo coś jest tutaj walnięte, faktycznie na tej płycie, albo ten termistor. Dobra, słuchajcie, tam mam podpiętą płytę do mojej drukarki, do termistora z drukarki. I słuchajcie, ten termistor, który teraz był, jest po prostu walnięty. Patrzcie teraz, co się będzie działo. Nie wiem, czy to uda mi się pokazać. –24 stopnie, widzicie? Boję się tutaj ciągnąć kabel, bo to tam mam tak na skraju tą płytkę. Zobaczcie, 24 stopnie będzie to widać. Czyli termistor jest ok. Aha, jeszcze sprawdzę, słuchajcie, drugą wtyczkę, żeby nie było. Teraz podepnę tylko sobie tutaj kabelek do tego. Jak pokaże mi poprawną temperaturę, to już wiem, że płyta jest ok. Dobra, podpiąłem. Teraz zobaczymy, co pokaże tutaj w tym drugim. Uwaga. 24. Aha, to jest stół, dobra, czyli B-temp to jest bed-temp, czyli temperatura stołu, a ten drugi to jest od tego. Wszystko działa, 24 stopnie. Prawidłowo. Tak ma działać ta płyta. Czyli zakończę na ten filmik. Powiem wam, super sprawa. Zarąbiście udało się uratować płytę bardzo tanim kosztem, 26 zł. No i będzie to takie wideo na przyszłość dla niektórych. Jeżeli będą mieli jakiś taki problem, no to wiadomo, że jest uszkodzony procesor. Szukacie jak najtaniej i naprawdę można uratować fajnie płytkę. No co mam więcej mówić, kurde, no. Coś próbuję jeszcze wam przekazać z tego wszystkiego. Ale ja już na dzisiaj kończę, robię sobie przerwę, idę coś zjeść, 20:45, czyli troszeczkę odpocząć. Jutro będę miał ciężki dzień w pracy, bo będę musiał ściągać formę, zakładać, także trzeba się przygotować fizycznie i powiem wam, że co? Working, serio wam mówię, to jest ta płyta tego gościa, a moja, tak jak mówiłem, za miesiąc sobie kupię na spokojnie. Jeszcze następny procesorek, żeby tak nie szaleć. Oczywiście mogłem go zamówić dzisiaj. Już na piątek na pewno bym go nie miał, ale już nie chcę mi się tak spieszyć. Nie ma potrzeby. Chciałem sobie też udowodnić, czy uda mi się tutaj ogarnąć tą płytkę. No i udowodniłem sobie. I pokazałem przy okazji innym, że fajnie udało się uratować tą płyteczkę, także ja sobie podłączam wszystko z powrotem do mojej drukarki, ten wyświetlacz. No i co? Dwie płyty sprawne, na których, jak już niektórzy pisali, można zbudować sobie laser, czyli wypalanie fajne, a to już jest temat bardziej zaawansowany, już nie mówię o jakiejś maszynce CNC, co by było też zarąbiste, ale to już naprawdę, tu już trzeba no tej wiedzy troszeczkę posiadać, mieć najlepiej jeszcze kogoś znajomego, który coś takiego ogarnął, to już wtedy jest w ogóle pięknie. A tak co, kończę, pozdrawiam, trzymajcie się, pozdro.